Będzie pieśń dydaktyczna, tym razem moja, a nie stara, ale o starych dziejach i trochę o Francji, ale z drugiej strony z inspiracji włoskiej, bo to w polskiej mowie przetłumaczono z włoskiego: do Tortozy się anioł wyprawuje. Do Tortozy się anioł wyprawuje na początku pieśni o wyzwoleniu Jerozolimy, tłumaczonej przez Piotra Kochanowskiego z Tassa, z włoskiej epopei o wyzwoleniu Jerozolimy w czasie pierwszej krucjaty. No i to jest właśnie ten początek tej historii, kiedy to na leżach zimowych leżą krzyżowcy, a Gottfried pod wpływem anioła, który do tej Tortozy, tam daleko, chyba w dzisiejszej dawnej Anatolii, a dzisiaj w Turcji, anioł wstąpił i no, poddźwigają się, żeby na wiosnę ruszyć znowuż w bój i w końcu zdobyć Jerozolimę w roku 1099. Przybywa anioł do Tortozy, Gottfrieda budzi z snu i obraz przed nim pełen grozy stawiając mówi mu: Gottfriedzie, wszystkie armie zbieraj, wyruszaj skoro świt, swej wiary szczerej dowiedź teraz, do Palestyny idź. A Gottfried jako rycerz Boży tak rzecze musi być, wnet armię zbiorę i z Tortozy wyruszę skoro świt. Dowiodę szczerej wiary teraz, gdy wierzyć albo żyć. Natychmiast wszystkie armie zbieram, wyruszam skoro świt. Rzekł Gottfried i jak rzekł z Tortozy wyruszył skoro świt. Ustępowały w ten czas mrozy, śnieg topniał, kwiat zaś kwitł. Wiatr świeży wiał i ptak zawodził, zielono było i czas nowy szedł, gdy on z Tortozy wyruszał skoro świt. A skoro wiatr tak świeży powiał, zielono było więc, chorągiew na wiatr kazał podać i śpiew zakrzyknąć ten: kto możesz z nami się zabieraj, wyruszaj skoro świt, swej wiary szczerej dowiedź teraz, do Palestyny idź. A niebo, które bez chmur było, lustrzany echa dźwięk mocniejszym jeszcze w dół odbiło, wtórując w sposób ten: kto możesz, zaraz się zabieraj, dziś wierzyć albo żyć, swej wiary szczerej dowiedź teraz, wyruszaj skoro świt.